Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy już praktycznie trzy odcinki pod rząd, poniedziałek, wtorek, środa. Super. Myślę, że ten odcinek akurat wyjdzie w środę, bo we wtorek zależy jeszcze od mojego tam, że tak powiem, kaprysu, jak to opowiadam. Mój drogi widzu, moja droga widzko, mam nadzieję, że tak się też odmienia. Mam dla ciebie jak zwykle taska na początku. Jeżeli jesteś nowy na kanale, pamiętaj, by wcisnąć guzik do subskrypcji, aby ten czerwony guzik zrobił się szary. Ty będziesz szczęśliwy, szczęśliwa, ja będę szczęśliwy. Ty mnie podrapisz po plecach, ja cię podrapię po plecach, wszyscy są zadowoleni. Pamiętaj, aby też stawić kciuka w górę, tak aby było fajnie. I też jakiś komentarz motywujący. Dobrze, summa summarum, przechodźmy do tematu dzisiejszego odcinka. W sumie, jak wiemy, ludzie, co siedzą w security, czyli mowa tutaj o pentesterach, no nie mają nudy, że tak powiem, swojej pracy, w swoim życiu. No, mają spory moment. Pentest za pentestem, deadline za deadline'em, wszyscy wiemy, o co chodzi. Czasem oczywiście mogą coś jakieś zlecenie, powiedzmy przykładowo analizę strony pod kątem szukania jakichś tam podatności czy luk w zabezpieczeniach, no powiedzmy danej strony. No i oczywiście dostępnych oczywiście jest takich narzędzi, no pierdyliard, które mogą nam przeanalizować stronę pod, powiedzmy, pod konkretnym kątem, ale czasem jest, że tak powiem, mieć lepiej więcej wyników, tak, które można później przeanalizować, wnieść jakieś tam wnioski. No i w tym wykładzie zobaczymy, w jaki sposób można sklonować konkretną jakąś stronę. W tym przypadku będziemy tutaj klonować sobie stronę Instytutu Technologii z Massachusetts, czyli jednej z podobno najlepszych uczelni na świecie dotyczących informatyki. Kto oglądał polski film Hacker, ten wie, o czym mówię. No i w sumie tutaj będziemy chcieli sklonować tą stronę, albo i też w zasadzie w sumie pobrać jej całą zawartość. Czyli jeśli w kodzie będą jakieś, powiedzmy, poufne dane, np. e-mail, numer telefonu czy jakieś istotne informacje, pentester, że tak powiem, podczas analizy będzie miał do nich wgląd. No i dobra, to powiedzieliśmy już sobie parę takich istotnych rzeczy. Jak się zabrać do tematu? Przede wszystkim musimy sobie pobrać narzędzie takiego tula tutaj do Kaliego, który oczywiście nie jest wbudowanym narzędziem. Więc otwórzmy sobie terminal i napiszmy sudo apt get install hardtrack. Potwierdźmy hasłem. Widzimy, w moim przypadku narzędzie jest już zainstalowane. Oczywiście, co teraz powinniśmy zrobić? Powinniśmy przedostać się do lokalizacji pulpit, bo w tym miejscu też byśmy chcieli wszystko sobie tutaj pobierać. Co dalej? Następnie dobrze by było, żeby nie robić sobie, że tak powiem, bałaganu na pulpicie, stworzyć jakiś kolejny folder, do którego będziemy zapisywać wszystkie dane dotyczące tej strony, tej strony Instytutu Massachusetts. Więc wpiszmy polecenie do tworzenia folderu mkdir. Niech to będzie meet, tak, jako skrót. Wejdźmy do tego folderu. No i co teraz? Teraz wystarczy, że wpiszemy sudo hattrack i wydamy, a w zasadzie możemy sobie tutaj skopiować adres i wklejmy go. Dajmy enter, widzimy, następuje, że tak powiem, kopiowanie i w tym czasie możemy sobie wejść w tą lokalizację i podglądać na żywo, jak idzie proces kopiowania. No jeszcze tutaj nam się nic ciekawego nie wygenerowało. Możemy sobie kliknąć w indeks i na bieżąco będziemy mogli sobie, że tak powiem, odświeżać wszystko, co tutaj się nam zdąży sklonować. Oczywiście tu widzimy postępy, więc należy chwilkę poczekać, a nie zobaczymy jakieś cuda. Oczywiście należy pamiętać o etyce, nie tylko w tym wykładzie, ale w każdych innych. Tutaj wiadomo, wszystko robimy w celu edukacyjnym, naukowym. Widzicie, odświeżyłem, pojawił się nam już kawałeczek sklonowanej strony. Docelowo pamiętamy, że strona ma wyglądać w ten sposób. Odświeżamy sobie cały czas, widzimy, tutaj są klonowane rzeczy, a dostęp do wszystkiego jest tutaj. Oczywiście mamy tutaj, nie mamy uprawnień do tego folderu, ale to nie ma najmniejszego problemu, zawsze można zmienić. I tu widzimy już wszystkie jakieś pobrane pliki dotyczące tej stronki. Możemy sobie jeszcze odświeżać. Jeszcze tutaj widzimy, pracuje. Gdy skończy sobie pracować, będziemy mieć informację, że się skończyło, także jeszcze troszkę poczekajmy. Generalnie wszystko też zależy od wielkości strony. Im strona jest większa, zajmuje większy rozmiar, tu rzeczywiście będzie się to wszystko klonowało na nasz dysk. O, widzimy, że teraz już odświeżyłem. Strona już bardziej przypomina, czy w sumie klon przypomina, że tak powiem, prawdziwą stronę.
sobie jeszcze poćwierać. Generalnie oczywiście możemy tak każdą dowolną inną stronę sobie sklonować. Ja ostatnio akurat miałem, gdzieś tam oglądałem ten film, gdzieś mi się rzucił w oczy i tak sobie przypomniałem o tym instytucie. Także akurat, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam, może sobie obejrzeć fajny film polski. Widzimy, tutaj też był jakiś step podany 25 na 125. Już zastanawiam się, czy sobie już po prostu nie zakończymy tego tutaj całego. No generalnie zerknijmy, jak to wygląda tutaj w... Czy my tu są jeszcze jakieś inne dodatki, czy my to też mamy? Jeszcze tego nie mamy. Jeszcze tego tutaj nie skopiował, ale widzimy zachowania z JS-a jak najbardziej już też są. Tego też tutaj nie ma, wyszukiwarka już widzę się nam pojawiła. Super, świeżmy sobie jeszcze. Ok, widzimy, że skopiowało. A widzimy, że tego tutaj nie skopiowało. Widocznie jakiś błąd albo po prostu coś nie poszło po naszej myśli. Generalnie fajne narzędzie. Polecam sobie, że tak powiem, w wolnej chwili przetestować. Tak, sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje. I co, ja się z wami już żegnam, oczywiście pamiętajcie, dostać ten guzik do subskrypcji, dać łapkę w górę, jeżeli możecie, udostępnijcie też gdzieś ten odcinek, bo jak już zawsze wspominam, YouTube troszkę przycina zasięgi, to też gdzieś tam skutkuje, że ja mam mniejszą motywację do nagrywania większej ilości odcinków, ale dostaję sporo też od was pozytywnych informacji na priv, tak, ostatnio jeden chłopak na tutaj na Discordzie naszym przekazał mi taką informację, że u niego w szkole na lekcjach informatyki są oglądane moje materiały, także jest mi bardzo miło, serdecznie pozdrawiam tą szkołę, tą klasę, którzy mnie tam oglądają, uczcie się pilnie, informatyka bardzo fajna dziedzina nauki. Dobrze, nie przedłużając, żegnam się, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.